Siemaczko, Szyszyn Agrowi się nagrał na polskiej wsi. No i jak widzicie, dzisiaj mamy nowy nabytek. Pół kupiłem, przywieźli mnie niedawno i rozpakowałem i teraz jadę ten orat do żytora Szyszki, bo wydałem, że miał 10-700. Nie wiem, czy ten, czy to zawsze z nim radę, czy nie, bo trochę się gibał. Już przy mnie napędu. Takim starym też trochę poorą. Pajek leci bokiem. Akurat bierze granicę, fajnie. Grubo jadę. Trochę się kopiesz, szanowni. No ale. Jakoś się będzie szatorkiem robić. Na razie i mogę też do niego dołożyć czwartą szkibę, no to może dołożę do może do żytorka przedni napęd, albo 10-2 przedni napęd, silnik 6. A może się coś tam kiedyś pomyśli. Pole łączę, bo ten. Muszę z dwóch kawałków zrobić jeden. Żeby mieć więcej polów, żeby się rozwijać. Podnosimy. Pa, gęba szczaje trochę. No to się założy na nie. Przepina pan, to się żarz Boże dostanie. To ten sprzedam jeszcze to mam. A to ten. A to buraki teraz będę kupił, to mam trochę już też. Idziemy. Tą gnój na razie w tym roku nie będę wywoził. Marżu mało, tylko tą. Jeszcze jeden. Sitorek mi trochę już farba pożładziła, ale to się go wypiszę, ja wymaluję. Pół nowy kupiłem, ten przynowy, to nowe to działa. Te pola, że orze, tamtym jeszcze granicę przełożę. Tylko tam będę się gnój wywieźć. Trochę taki inny nagrywam odcinek szorki, to jeszcze muszę wyrównać, tutaj jakoś to muszę tak puścić. Bornika trochę ten. Bornik będę wwoził, to na pole wywożył. Myślałem, że nie będę orał, bo będę ten lepiej. Tyle nie mam
komornika, że weź już wszystkie komandy. Że to rób grupę duszczania jak teraz. Wszystkie łuk obrotowy. Niedługo święta też. Ten ciąg... Na razie żadnego stary w tym ciągniku nie ma, tylko zużycie. Przyjmie też swoje zużycie, trzeba się do tych poprawek. Wrócić. Dało radę, ale trochę się podnosił do góry, bo nasza je pompa w dupę. Tryski ten. Ale się remontrzowi go. Się zrobi przedni napęd założy. Teraz wszystko poorać potem, bo mnie ten nie kupał pługa może, ale ten dobry czyni mi się ogłosił żetor, a 1002 ten idzie do remontu, silny tam lichy jesz. Wiecie, przedni napęd założyć też będę chciał ją wyremontować, no i to takie. Tura założę, żeby nie miał takiego, tak się nie gibał. Proszę. To było na tyle w naszym odcinku. Ten dalszy odcinek.